Siemano widzowie, witam was w dzisiejszym materiale na moim kanale, który nie ma nic sobie specjalnego. Natomiast specjalna jest ta oto zielona papryka, o której jedyne co mogę powiedzieć, to że to już jest towar niechciany i tak naprawdę nie ma co bardzo z tym zrobić. Więc no cóż, no chcąc nie chcąc, widzicie nowy kartonik. Słuchajcie, nie ma tak jak można powiedzieć, że w zeszłym roku, że ile kilo się chce, tyle będzie. Po prostu jeden karton, 10 kilo, 30 zł. W efekcie z takiego kartonu mi zostanie coś około, powiedzmy, te 2,50 za kilo niecałe. A nawet i bym powiedział, że 2 zł za kilo, ucinając prowizję, ucinając to, ucinając tamto. A wy macie bardzo fajny, ładny towar. Dostępna w kolorze zielonym, w półkolorze. Jak mi napiszecie fajny wierszyk, to może wtedy będzie bardziej czerwona w tym półkolorze. Natomiast, no cóż, no, czy będzie czerwona papryka? Zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie. Natomiast jeśli się fajnie rozwinie, to ja jeszcze dzisiaj zasuwam po kartony. Mam ich 40, więc jest jak na razie złoty dropik, że tak to powiem. Powiedzmy, że będzie 30 kartonów zielonej, 10 półkoloru. No co, no, tyle mogę powiedzieć. Pójdziemy jeszcze zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda wszystko, co na was czeka. Istotne informacje, słuchajcie, wysyłka, jeżeli będzie przykładowo te kartony, bo powiem szczerze, jeden karton, jedna wysyłka. Wtedy jest możliwe bezpośrednio wysyłka do paczkomatu. Jeżeli ktoś weźmie przykładowo 20 kilo, wtedy do paczkomatu już nie ma, wtedy idzie zwykły kurier tylko i wyłącznie. Natomiast z ciekawych informacji, cóż ja mogę wam rzec? No, to jest bardzo proste. Będzie tutaj napis: uwaga, szkło. Mam nadzieję, że to kurierów po prostu nie będzie zachęcało do tego, żeby bardziej kopali w te paczki. Nie będzie w żaden sposób inny zabezpieczona. To jest papryka typowo już na przetwory. W sumie to i zjeść ją by można. No co ja wam będę mówił, że nie, no. Jakbym lubił paprykę osobiście, to ja bym wam ją tutaj zjadł. Natomiast uwierzcie mi, ja po prostu nie lubię osobiście papryki. Mi ona nie smakuje. To nie to, że ona jest niedobra. Ona jest bardzo dobra, tylko po prostu ja osobiście jej nie lubię. Ale no, zjeść też można. Także jak ktoś chce, wasza wola. Ja zachęcam, bo co mam innego wam powiedzieć? Dobra jest, pyszna jest, no. Zachęcam do zakupienia i tyle. No jeszcze te półkolory idziemy pokazać. Słuchajcie, półkolory, jak to wygląda? Mniej więcej coś takiego. Czy to wam dojdzie w domu i wy to zostawicie w cieple? Istnieje taka możliwość. Natomiast może być jeszcze taka bardziej zielonkawa. Taka równa, równiasta, no po prostu. No. A nie, to jest akurat... co naturalne. Ale no, coś takiego, o, to już praktycznie, no, nic dodać, nic ująć. A, no i zielona papryka, jeżeli stanie wam się podczas podróży półkolorem, no to ja niestety nic z tym nie mogę zrobić, co nie, jak się będzie jedna czy dwie sztuki. Mówię to, bo, a kurde, teraz będzie, że będę chciał celowo półkolory dorzucać. A, człowiek to się umie wkopać. Ale no, wiecie jak to jest, no po prostu, no niektóre chcą się wybarwiać i tyle. Ale będę się starał wrzucać takie, żeby się nie chciały wybarwiać, żebyście mieli stricte zielony towar.